Zadłużono Polskę na wieki. Tak zwany dług Gierka. Po co te bzdury? Ten fałsz to zakłamanie. Zadłużono Polskę na wieki. Tak zwany dług Gierka. Tak wyśmiewany, okpiewany. Jak to się ma dzisiaj? Może niech naród polski z tym się zapozna. I panie premierze, taki raport należało sporządzić. Polska zna pojęcie zadłużenia zagranicznego, które w 1985 roku wynosiło 33,3 miliarda dolarów i wzrosło do 42,1 miliarda w 1989 roku. A na koniec 2000 roku za rządów premiera Buzka wynosiło 68,2 miliarda dolarów. Zadłużenie zagraniczne, do tego wewnętrzne, do tego długi polskich firm wobec banków zagranicznych, to jest około 100 miliardów dolarów. I kpiono sobie z rządów Gierka, ja ich nie chwalę, te długi były nam w większości niepotrzebne, ale naród polski miał pracę, naród polski widział, że powstają nowe obiekty, nowe fabryki, że powstają nowe huty, kopalnie, drogi, mieszkania i te kredyty służyły Polsce. Pytam, na co wydaliście przez te 12 lat tyle pieniędzy, że dług wzrósł prawie dwukrotnie? Na co? Na likwidację polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa, polskich hut, kopalń, na to wydaliście pieniądze. I tego się boicie, dlatego gracie w jednej drużynie. Trochę inaczej, ale każdy mówi jednakowo. SLD, Platforma, PiS i koledzy z PSL-u też będą się motać. Tak więc te długi świadczą o tym, jaka jest sytuacja Polski. Majątek Polski warty według Banku Światowego 400 miliardów dolarów w 1989 roku w 70% sprzedaliście. Tak, sprzedaliście. Majątek warty 400 miliardów dolarów. To pytanie zasadnicze. Co zrobiliście z kwotą 280 miliardów dolarów? Ano znowu jej nie ma. Zginęła, bo majątek sprzedaje się za tyle według teorii liberałów, którzy dzisiaj w mniejszości, uważam, są na Platformie i w PiSie, bo zdecydowana większość posłów to porządni posłowie Platformy i PiSu, tak, proszę państwa, ale sprzedaliście w myśl zasady, reguły liberałów. Za tyle się sprzedaje, ile ktoś chce dać. To może Stocznię Gdańską trzeba było sprzedać za tyle, ile ktoś chciałby dać za panów, którzy tam rządzili, nie wskazując imiennie na siedzącego tu na sali. Proszę państwa, sprawa następna. Ta analiza i wynegocjowane warunki. Panie premierze, problem Polski sprowadziliście do problemu rolnictwa. Tylko i wyłącznie rolnictwa. Nagłaśniacie, jakie to dobre warunki będą, ile to polscy rolnicy dostaną, ile będziemy do budżetu wpłacać, a ile Polska dostanie. Bezpośrednie dopłaty do rolnictwa. Nic nie wynegocjowano więcej, niż Unia chciała dać. 25%. I to, panie premierze, musi Polska usłyszeć. Muszą usłyszeć nie tylko rolnicy, ale przede wszystkim inne grupy społeczne. Bo teoria przyjęta przez pana i przez prezydenta Kwaśniewskiego, który głosi, że każdy chciałby dostać chociażby te 25%. Teraz mówicie 55% i też powiecie zaraz emerytom, rencistom, bezrobotnym, młodzieży polskiej. Chłop polski dostaje 55% w pierwszym roku. To czego oni jeszcze chcą? Przecież chciałby to każdy dostać. Kłamstwo, oszustwo, wręcz szalbierstwo, bo tak nie jest. Powiedzcie o kosztach produkcji, powiedzcie o plonach referencyjnych, powiedzcie całą prawdę. Ile rolnik polski będzie musiał jeszcze dopłacać, kiedy zostaną uwolnione ceny, że ceny podstawowe spadną. Proszę państwa, w trybunie wyliczono, jakie to zyski będą mieć tacy posłowie rolnicy jak pan Stokłosa, Bonda, no i między innymi Lepper. No i ten czysty zysk w gospodarstwie moim, ja tego nie ukrywam nigdy, 42,5 hektara, to tak się czyta w trybunie, bo tam nikt nie czyta całego tekstu, tylko czyta to. Proszę, Lepper dostanie 55,5 tysiąca rocznie. No to fajnie. Syn dostanie drugie tyle, 100 000. I panie premierze, ja przedzwoniłem do syna, panie premierze Kalinowski. Mówię, synu, w przyszłym roku sprzedajemy wszystko. Bydło, trzodę, maszyny, wszystko. Zostawiamy tylko ziemię. Jakoś tam w ugorze uprawimy ją. Będziemy mieć 100 000 rocznie. To jest prawie po 9 000 miesięcznie na rodzinę. To nam wystarczy, będziemy tak żyć sobie. Po co te bzdury, ten fałsz, to zakłamanie? Znowu nie liczycie kosztów produkcji. Z kogo robicie głupiego? Senator Stokłosa dostanie 19 milionów, ale będzie bogaty. Po co ten Stokłosa uprawia ziemię tą? Po co? Jeszcze senatorem. Po co mu się męczyć? Wy mu dacie pieniądze. Tak to się czyta, drodzy państwo. To jest kpina robiona z nas wszystkich. I sprawa ostatnia, samoobrona, opowiada się za renegocjacją. Już kończę. Współczucie ostatnie też ma swoje granice. Tak, rozumiem. Ale pan marszałek nie nudzi się chyba tam u góry. Już kończę, panie marszałku. Naprawdę kończę. Ostatnia sprawa, samoobrona żądała renegocjacji umów i dzisiaj panowie macie podstawy ku temu. Macie podstawy. Unia kwestionuje kwotę mleczną. 2002 rok, jaka produkcja będzie, 2003. A co to jest, jak nie renegocjacja umowy podpisanej już? Czy to się inaczej nazywa? Może inny termin jest? Nie, renegocjacje. Oni chcą zmniejszyć jeszcze produkcję mleka w Polsce. To im wolno, tak? A nam, Polsce, nie wolno, bo my jesteśmy gorsi. Jak ma być równość, to niech jest równość. I ostatnia kwestia. Panie premierze, były w Polsce judaszowskie, nie w Polsce, na świecie, judaszowskie srebrniki. Było ich 30. Ja zobaczyłem, że pan przywiózł z Kopenhagi millerowskie euro dla prezydenta Kwaśniewskiego. 50 € pan mu wręczył. Czy za tyle kazał panu prezydent sprzedać Polskę i Polaków? Dziękuję bardzo.